меньше зарежи, то горы не платишь, не? Ну, хіба ще не вигодно, то? Во, нема спіку. Це мега. Mega chillu. Protokół dzisiaj jest bardzo prosty. Mamy 30-minutowe boksy. Pierwszy jest 10 minut na maszynce, pokręcić sobie, troszeczkę rozruszać się, wracamy na rolki, robimy stretching. Jest po robocie. Mamy pół godzinki topa. A trzeci? Bo powiedziałeś maszynki 10, stretching, rolki, rolki i stretching. Rolki 10 i stretching 10. Tak. Bol! Skak! Tylko, że niektórzy się mogą spóźniać, a niektórzy... Strasznie ci boli ta kreacja, Norbert. Konfliktu pracy. Pokażmy prawdę, nie usuwaj tego, Darek. Nie usuwaj tego. Nie usuwaj tego. Norbert, ja się wszędzie wezmę na kolację. Cieszę się, że możemy pójść to razem na ciepło. Musisz wypikać, pikać musisz, ale nie wycinaj. A to sobie tutka. Jak pójdzie. Ja się nie odzywam, bo dzień wcześniej też się spóźniłem. Ale z trenerem. Ja też się z trenerem spóźniłem. Nie, no oni się wczoraj spóźnili na siłowie. I na orbiotem mówię. A no, ja dał taką różnicę. Tak? No. A tak, tak. 10 po byłem u premiera. Ale zbiórka była u premiera czy na hotelu? Ale spotkanie było dziewiąte. No dobrze, ale gdzie była zbiórka? Ale ale wyjazd był o 8, a wyjechaliście o 8.20. No moja wina? Nie, no podam ci taki przykład. Jak na przykład mecz o 16, to masz być w szatni o 15, czy na wyjazd z autokarem 14.20? Mam być na meczu o 16, bo... A, no dobra. Panowie, jak coś, to Norbi dzisiaj na mecz za 5 przychodzi na halę, bo on mecz o 16. Tak jak u premiera miał być o 9, to dzisiaj ma być na mecz o 16, nie trzeba na za 5 na halę wchodzi, więc... Można, można. Quick mouth. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. W tej sytuacji chodziło 9 minut. Jak będzie trzeba, to cię będę broniła, ale tutaj 9 minut nie było. Tutaj się spóźniłeś godzinę. Kto wygra? A kto gra? Argentyna, Kanada. 2-0 Kanada prowadzi. Argentyna. Argentyna. Nie wierzysz trenera Samelbo? To jest taki czarny koń tych zawodów. Trener Samelbo w Kanadzie stworzył potwora. Mi się wydaje, że Turcja będzie niespodzianką ogólnie. Tak, wygrali. Przegrali 3-0 dzisiaj. Przegrali? No. Nagrywasz? No. Nasz reporter świetnie się znalazł. Dokładnie. Przegrali 3-0 ze Słowenią. A wczoraj wygrali 3-1 z Serbią. Ale to jest dziwne. Okej, kiss me. Gdzie są twoje urodziny? To jest... Copacabana jakaś poleci. Daj to, co masz tam na Spotify. As I said many times before, let's focus on now. What happened before, what will happen tomorrow, it doesn't matter. Okay, let's think about this game, which is extremely important. And every single point we are doing, put up the energy in, because we will need it. Yesterday was like, it wasn't like so good. It was difficult, I know, but we will have to do it. Okay, everybody who is outside, be ready to go in. Okay, because everything is possible. And we will start with Sam and Klaus, Benji away, Pivko Forzati, and the rest is the same. Okay, now. Paul, stop! Będzie okej, ale ty to policzę. Będzie sobie wydali się. Nie,
Będzie? Jak ja jestem, to można być. No looking. No looking, no photo. Only volleyball. Only. Ja, we gaan zien Polen winnen.
bravi Gaćo, bravi Gaćo, bravo Dani. A Polska! Zola, Zola, niech żyje, żyje nam. Ja stary, w pierwszym secie już miałem taką zadyszkę, że miałem dość. Wypadłem z formy. Ale, ale. Powoli wracamy. Brawo, Morteczka, naprawdę. Przepowiaduję przyszłość. Daj mój tygodnie. Obserwujcie mnie na Instagramie. Nie. Ściągajcie VPN-y i followujcie nas na Instagramie. Insta what? I odblokujcie mi TikToka. Teraz zagłoszę, nie? Happy birthday, ale to nie dla ciebie. Gratulacje za wygrany mecz i za dobrą twoją grę dzisiaj, Bartku. Dziękuję ci bardzo, Tomku. Cieszę się ogromnie z tego, że miałem okazję spędzić trochę czasu na boisku. Cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie 3-0. Myślę, że było nam to potrzebne po tym wczorajszym spotkaniu. I co, walczymy dalej. Dziękuję bardzo. Happy birthday tutaj było śpiewane, Grzegorz. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Chyba za duża impreza się z tego tutaj zrobiła, ale dziękuję, to miłe. Tak, to o meczu trochę. Bułgarzy zawsze byli trudnym zespołem, ale dzisiaj 3-0. Po tym wczorajszym meczu z Belgami miałeś jakieś obawy? Czy to wczoraj wszystko już się skończyło, te nasze obawy? Nie, wiedzieliśmy, że każdy mecz będzie ciężki i tak samo mogło być dzisiaj, bo dzisiaj mieliby Bułgarzy na tacy tak naprawdę pierwszego seta, nie wykorzystali tej szansy i myślę, że potem gdzieś zgaśli, dlatego tak ten mecz wyglądał. Tu też spada? Tak wygląda. Ale jest. Nie nagrywaj tyle, bo Darek i tak się będą wrzucać. Darek, dzisiaj na szczęście tylko jedną kartę zużyłem, także nie przejmuj się jakoś bardzo. No, teraz też mówimy dużo o Darku, bo dzisiaj rano była siłownia, dzisiaj rano był stretching i nasz operator Daniel przyszedł i strasznie narzekał, że godzina 40 materiału, on tylko 20 minut wrzuca. Wcale tak nie było. On kłamie. Młody, hamuj bajerę. Z tobą nigdy nie bajeruj. Jezu! Spocznij, zobaczmy stary przytomek. A z Jasiem? A! Nie, 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 nie. A my? Tu masz, zobacz, młodego. Co będą ze stary, no nic z dziewczyn. Czarna magia. Tak. Co? Może te 36. To jest 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 to jest